Trend dobry, cześć wszystkim. Dziś kontynuacja serii, w której oceniam dane filmy. I po waszych prośbach oceniam film pod tytułem Gruby świat Boxdela, który pojawił się na kanale Mandzio. Pracowałem z takimi, wiesz, sportowcami wyżyłowanymi. Powszechnie wydaje się, że jak trenujesz z osobami, które są zawodnikami w sportach sylwetkowych, to są najlepszymi trenerami w kwestii budowania sylwetki. A niekoniecznie tak musi być, ponieważ niewielu z nich wie, jak trenować osoby albo prowadzić osoby, które nie są albo nie chcą być zawodnikami. Chcę po prostu zbić wagę tak, żeby odzyskać zdrowie. Oczywiście podejście typu chcę schudnąć dla zdrowia jest najlepsze. Przekroczysz te 25, to już zaczyna się robić stary. 25 lat, 30 lat to są dalej osoby młode. Sami zobaczcie, że są osoby dużo starsze, a budują sylwetkę. Zresztą przykład mój, mnie, gdzie ja teraz mam 36-37 lat, a utrzymuję stały poziom formy od 2 lat, czyli od momentu, kiedy wziąłem się za trenowanie sylwetkowe, a nie siłowe. Natomiast prowadzę osoby dużo starsze i też budują świetne sylwetki. Wszystko się kręci wokół przede wszystkim ruchu i odżywiania. I to jest klucz. A to, że tam metabolizm spada w wieku 25 lat, to jest tylko i wyłącznie szczegół albo usprawiedliwienie, aby być grubym. Kto jest dietetykiem o IF-ie? Czy IF może prowadzić do lepszej samodyscypliny? Raczej może. Wiesz, jeżeli będziesz się trzymać IF-a, to tak naprawdę to twoje spalanie będzie mega proste. Jeżeli mówi to Boxdelowi, który nie ma takiego trybu i zawsze jadł jak wstał, no to IF nie trzeba wprowadzać i nie musi być lepszym rezultatem. Bo pierwszy tydzień będziesz myślał bardzo dużo o jedzeniu i będziesz musiał się nauczyć lubić głód. Nie powinniśmy się uczyć głodu, powinniśmy słuchać głodu. Jeżeli jestem głodny i coraz bardziej głodny, to jest sygnał. Podwyż kalorie. Jesteś głodny i mnie naprawdę się w żuchu, także cię wykręca wręcz, to znaczy, że twoje ciało najmocniej spala. Jeżeli ktoś czuje na początku diety głód, to już nie jest dobra informacja. Osoby, które dobrze się odżywiają, prawidłowo mają strategię zmiany kultury żywienia, to na początku czują przejedzenie. Nie są w stanie dojeść kalorii, które mają rozpisane. Dopiero później, w przeciągu wielu tygodni, pojawia się coraz to większy głód. I wtedy mamy sygnał. Jeżeli każde ziarenko ryżu musi zjeść, wylizać talerz, to jest sygnał, trzeba te kalorie podnieść. Bo jeżeli tego nie zrobisz, to może schudniesz, ale szybko wrócisz. Albo może schudniesz, ale nie schudniesz tyle, ile byś chciał, ponieważ schudnąć może każdy, 5 kg, 10 kg, ale schudnij maksymalnie ile chcesz, to już jest inna sytuacja. To już wymaga precyzji i strategii. Jeżeli uda ci się zasnąć, wiesz, mimo tego, że będziesz trochę głodny, to jest zajebiście. Jeżeli ktoś ma ogólne problemy z zasięciem i wprowadzi dietę, przez którą jeszcze ma większe problemy z zasięciem, to w efekcie, nie dość, że się nie wyśpi, będzie miał problemy z regeneracją, to jeszcze dzień później będzie jeszcze bardziej głodny. I to jest katastrofa. Masz tak sobie rozłożyć posiłki, że jeżeli masz problemy z zaśnięciem, bo jesteś głodny, to rozłóż je tak, aby szczyt kalorii był przed spaniem. 2,5 chyba, 2,400. Jeżeli Boxdel mówi, że jadł między 2400-2500 kalorii, z tą wagą, którą miał, czyli w okolicach 120-140 kg, to z pewnością kalorii miał za nisko. Ja w ogóle nie miałem diety. Dlatego nie dziwię się, że ma takie problemy z odżywianiem. Mało tego, później mówi o cardio, czyli nie dość, że miał 2400-2500, na 300% trenuje. Ja zawsze robiłem właśnie na 300%. Dlatego w kółko przegrywa. Się w żuchu, także cię wykręca wręcz, to znaczy, że twoje ciało najmocniej spala. Jeżeli kogoś wykręca z głodu, to nie jest tak, że lepiej wtedy się spala tłuszcz. Może być wręcz przeciwnie. Taka osoba może mieć zablokowane odchudzanie. Czyli w tym momencie ciężko będzie mu schudnąć i najczęściej jest tak, że ludzie jeszcze dowalają głodówkę i jeszcze więcej cardio i praktycznie chudną, a jak to wszystko odstawiają, to tyją na potęgę. Będziesz miał godzinę dziennie na cardio. A po co to komu? Przecież nie musi robić cardio, aby schudnąć. Nie musi nic zrobić, aby schudnąć. Musi prowadzić dietę z ujemnym bilansem kalorycznym, ale taką, aby była dostosowana do jego trybu życia. Aby to nie było odchudzanie po raz kolejny, by się powtórzę, tylko zmiana kultury żywienia, czyli
polega to na kompromisach. Wybieramy posiłki neutralne i apetyczne i wokół nich się kręci. Nawet możesz pić alkohol. Podsumowując, Boxdel nie potrzebuje stricte chamskiego odchudzania, tylko zmiany kultury żywienia. Aby odchudzanie było skutkiem ubocznym kompromisu, czyli masz tryb życia taki, jaki masz, nie musisz specjalnie ciężko trenować, tylko weź się za dietę. To trening na 300% się rżnie tak, że jak już jesz tak małą ilość kalorii, to jesteś wiecznie głodny i szybko się łamiesz. A ty potrzebujesz kompromisów, czyli wybór odpowiednich posiłków neutralnych i apetycznych z możliwością odstępstw w wyniku jakichś imprez, picia alkoholu itd. itp. Dlaczego, po co masz rezygnować ze swojego trybu życia i udawać kim, czym nie jesteś? Możesz imprezować, tylko zrób to odpowiednio strategicznie. Możesz robić naprawdę dużo więcej niż myślisz i nie musi to być obciążeniem psychicznym. Bo jeżeli psychę ci się ogarnie poprzez odpowiednie podejście indywidualne pod ciebie, no to wtedy na pewno osiągniesz sukces. Sukcesem nie będzie zejście 5 kg w ciągu miesiąca, tylko sukcesem będzie utrzymanie wagi przez wiele, wiele lat. Ponieważ trzymałeś się jakichś tam zasad, które są obowiązkowe dla ciebie, abyś utrzymał wagę, ale też nie wymagające, abyś utrzymał wagę. Jeśli macie materiał, który mam ocenić, no to z chęcią je wysłać tutaj w komentarzach. Wejdę, kliknę, jeżeli będzie się nadawać na materiał, to z chęcią skomentuję. Kod KFD, kontakt do współpracy ze mną oraz najbliższy kurs Akademii KFD, właściwie dwa. Pamiętajcie o łapce w górę, jeśli będzie 3000, wtedy ta seria będzie kontynuowana.